Radzenie sobie z trudnymi emocjami. W życiu zdarza się nam i ludziom wokół wiele trudnych sytuacji, na które często reagujemy różnymi emocjami. Nieprzyjemnymi lub bolesnymi uczuciami, jak smutek czy samotność. Albo też przyjemnymi, jak uczucie bycia wysłuchanym, zakochanie, poczucie pewności siebie. Przyjemne i nieprzyjemne uczucia przeplatają się w naszym życiu jak dni deszczu i dni słońca. Nie możesz ich uniknąć, ale możesz nie dać im zapanować nad sobą. Uczucia mogą cię ponieść, kiedy zamykasz się przed nimi, odpychasz je od siebie albo ignorujesz. A jednak ważne jest, żeby doświadczać w życiu różnych uczuć, zarówno tych nieprzyjemnych, jak i tych przyjemnych. Od czasu do czasu wszyscy czujemy smutek, rozczarowanie, ból. Każdemu czasem zdarzają się uczucia trudne do zniesienia. Każdy tak czasem ma, choć mamy wrażenie, że tylko nas to dotyczy. I tak wobec przyjemnych i nieprzyjemnych uczuć mamy wybór. Zamknąć się na nie albo otworzyć. To ćwiczenie pomoże ci poczuć uczucia takimi, jakie są. Nauczysz się je zauważać, rozpoznawać, otwierać się na nie i akceptować je. Usiądź wygodnie, w miarę możliwości z prostymi plecami. Rozluźnij ramiona i barki. Przymknij lub całkiem zamknij oczy, jak wolisz. A teraz, kiedy jest ci już całkowicie wygodnie, przyjrzyj się temu, co się dzieje w tobie. O czym w tej chwili myślisz? Czym zajmuje się twój umysł? Co przyciąga twoją uwagę? Co dzieje się w tobie w środku? Nie musisz nic zmieniać ani robić nic specjalnego. Po prostu zwróć uwagę, co się w tej chwili dzieje w tobie i jak się czujesz. To wszystko. A teraz skieruj swoją uwagę na ruch oddechu w brzuchu. Zauważ, jak twój brzuch unosi się i opada. Z każdym wdechem i wydechem. Poczuj ten ruch. Twój brzuch unosi się i opada. Unosi się i opada. A teraz, jeśli chcesz, możesz pomyśleć o jakiejś sytuacji, która wywołała u ciebie złe samopoczucie. Być może wydarzyła się stosunkowo niedawno, a może już pewien czas temu. Nie spiesząc się, przywołaj tę sytuację. Przypomnij ją sobie. Być może zdarzyła się już dość dawno, a mimo to, kiedy o niej myślisz, czujesz tak jak wtedy. Gdzie w ciele odczuwasz te emocje? W którym dokładnie miejscu? Przez kilka chwil skup swoją uwagę tylko na tych odczuciach. Tak jak dajemy całą swoją uwagę przyjacielowi, który tego potrzebuje, żeby dowiedzieć się, co u niego czy u niej słychać. Przenieś uwagę w to miejsce, gdzie odbierasz tę emocję. Jak można by ją przedstawić na rysunku? Czy jest wielka i zajmuje w ciele dużo miejsca, czy też mała i skupiona w jednym miejscu? Czy porusza się, czy jest nieruchoma? Nie spiesz się. Spokojnie skup uwagę na tym uczuciu i na tym, jak działa na ciało. Poświęć jej całą swoją uwagę i ciekawość.
Wsłuchaj się w nią. Nie staraj się niczego w niej zmieniać. Po prostu bądź z nią w kontakcie. Nawet jeśli chodzi o smutek, złość czy wściekłość, przyjrzyj się jej z ciekawością, nie osądzając jej. Zaobserwuj, czy nadal jest w twoim ciele. A może zmieniła się jej intensywność czy jej natura? Teraz, kiedy już jesteś bardzo blisko tego uczucia, możesz delikatnie i bardzo cicho, tak żeby nikt cię nie słyszał, powiedzieć temu uczuciu: jesteś okej. Jakiekolwiek byś nie było, jesteś okej. Jestem z tobą. Nie musisz się zmieniać. Nie odpycham cię. Do niczego cię nie zmuszam. Masz prawo tu być. Jeśli chcesz, możesz dać temu uczuciu oddech, powietrze, przestrzeń, a przede wszystkim całą twoją życzliwą uwagę. Tak jak dajemy uwagę drogiemu przyjacielowi. Uwagę i spokój. Oddech i uwaga. Za chwilę, kiedy usłyszysz dzwonek, możesz otworzyć oczy i powoli wyjść z tego ćwiczenia. Jeśli jakieś trudne emocje wracają, możesz to ćwiczenie wykonywać regularnie. Czasem pomaga wypowiedzenie ich głośno lub zapisanie na kartce papieru. Ale praktykowanie życzliwej uważności jest bardzo pomocne. Pamiętaj, że twoje uczucia są okej. Te miłe i te nieprzyjemne. Uczucia są po prostu uczuciami. Czujesz je, dlatego tak się nazywają. Nie musisz martwić się nimi, ani zbyt wiele o nich myśleć. Ani też robić nic specjalnego. Wystarczy, że je przyjmiesz i zaakceptujesz. Uczucia się zmieniają. Jak pogoda. Słońce przychodzi po deszczu. Zawsze.